Witamy Państwa serdecznie na pierwszym spotkaniu po Tokio 2020 z Olą Mirosław. Jesteśmy w sklepie Crack Store w Krakowie. Organizatorami spotkania jest firma Black Diamond, sklep Crack Store oraz Góry Magazyn. Ja tutaj chciałem zacząć jakoś tak nietypowo nasze spotkanie, żebyśmy to nie zaczynali jako rozmawiające głowy. Tego będzie dużo i mam nadzieję, że będzie fajnie. Natomiast tak, Ola, wiem, że dostawałaś już kwiaty, dostawałaś torty, a my poszliśmy w innym kierunku. Tu jest jakiś system, który odzwierciedla ten rekord niesamowity, czyli 6 gatunków owoców, 8 tych mniejszych. Rozpoznasz sama, najważniejsze, żeby smakowały, także brawa od wszystkich tutaj. I mam nadzieję, że będzie to też... fajna przekąska treningowa tutaj, międzytreningowa czy treningowa przed Moskwą. No to przechodzimy. Idealnie. Przechodzimy do rzeczy w takim razie. Ola, wiesz, zanim powiemy przede wszystkim, proszę Państwa, no nie będziemy tutaj mówić tylko i wyłącznie o Tokio, ale też opowiemy o tej długiej drodze, czasem też i wyboistej, jaka doprowadziła Olę do Mistrzostwa Świata, do Mistrzostw Świata już tak naprawdę dwukrotnie i rekordu świata. Ale zróbmy taką, ja chciałem na początku zrobić taką małą korektę, bo proszę Państwa, jak się wchodzi na Wikipedię, której już prawie wszyscy korzystają, niestety także niektóre redakcje, to się okazuje, że jest wspinaczka na szybkość, ale Ola, no sprostujmy to, no bo chociażby, no to mówimy zawsze, prawda, czasówka i to jest wspinaczka na czas. Ola, zgodzisz się? Tak, to jest w naszym, jakby, że tak powiem, slangu, ale też takim ogólnym, tu gdzie zawsze udzielam też wywiadów, to staram się podkreślać właśnie, że to jest wspinanie na czas, a nie... Jak to tak, tam jest wspinaczka na szybkość. Jest, a tak? Nie wspinaczka na szybkość. Tylko wspinanie na czas, więc tak, naprawmy ten błąd. Ja próbowałam sprostować to w Wikipedii, ale nie przyjęli mojego prostowania. Aha. Nie zatwierdzili zmian, więc... No to tutaj apel do edytorów Wikipedii. Proszę Państwa, jest to wspinaczka na czas. Nie jest mierzona szybkość, tylko mierzy się czas zawodnikom i tak też zawsze to nazywaliśmy w środowisku i tak zostanie. No a kalki z angielskiego nie sprawdzają, jak widać. Ola, no chciałbym też wspomnieć, zanim zaczniemy o tej twojej długiej drodze, też wspomnieć o tych poprzednikach twoich w tej konkurencji, których było wielu i tutaj mam nadzieję, że nikogo nie pominę. Jeżeli pominę, no to od razu przepraszam, ale tak, no zaczęło się gdzieś w zamierzchłych dla zawodów czasach, gdzieś Andrzeja Malcisza, który gdzieś tam biegał też i po skałach i później na pierwszych zawodach wspinaczkowych. Później był Tomek Oleksy, Renata Piszczek tutaj z Krakowa, którzy startowali jeszcze przed tą erą standardu. Później Edyta Robek, także znakomite rezultaty, mistrzyni Europy, wicemistrzyni świata. I później już powoli dochodzimy do tej twojej ery, prawda? Ty, mam nadzieję, że znowu nikogo nie pominę, no, ale spośród dziewczyn na pewno by trzeba było wymienić Klaudię Buczek, Anię Brożek, Patrycję Chudziak, teraz siostry Kałuckie. A spośród panów, no to niewątpliwie Łukasza Świłka, który i Puchar Świata wygrał, no i pierwszego mistrza naszego seniorów, Marcina Dzińskiego. No i powiedz, no ty się czujesz, jak rozumiem, w jakiś sposób też spadkobierczynią tego całego ruchu, prawda, polskiego speed climbingu. Tak, przede wszystkim właśnie te początki, ja nie pamiętam początków, jakby tak jak startował Andrzej Marcisz, czy tak jak nawet Renata Piszczek, ja pamiętam Tomka Oleksego i właśnie Dytę Ropek, ponieważ jak ja byłam juniorką, to oni właśnie gdzieś tam byli w samym środku swojej kariery sportowej. Potem jak ja już zaczęłam wkraczać w rywalizację seniorów, to oni gdzieś tam zaczynali się już powoli wycofywać. Więc rzeczywiście możemy powiedzieć, że mamy tradycję i że gdzieś tam ta tradycja w Polsce, jeżeli chodzi o czasówki, jest kontynuowana właśnie przeze mnie, przez Marcina, przez Anię, przez Patrycję, przez siostry Kałuckie. No i mam nadzieję, że gdzieś tam już niedługo zacznie wkraczać też kolejne nowe pokolenie w Polsce. A jak sądzisz, dlaczego akurat ta konkurencja, można to jakoś wytłumaczyć, że Polacy akurat tej konkurencji na czas brylują? Tutaj ciężko jest mi odpowiadać na to pytanie, bo też jakby nie chcę bawić się filozofią, dlaczego czasówki są, że tak powiem, lepsze i lepiej nam idą o innych konkurencji. Może być to związane trochę z infrastrukturą, że jednak ta infrastruktura teraz w ostatnich latach intensywnie dopiero zaczyna się rozwijać. Wcześniej właśnie za czasów Edyty, Tomka, no było różnie z tym wszystkim, chociaż Tomek bardzo dobrze sobie radził w boulderach, tak? I nie możemy o tym też zapominać.
Wydaje mi się, że mam gdzieś tam tradycję, że wiemy, jak to robić. No i tak naprawdę do wspinania na czas też dużo nie potrzebujemy, bo potrzebujemy i siłowni, potrzebujemy siłowni, ale tak naprawdę wybudowanie drogi na czas, standardu uzbrojenia uchwyty jest dużo łatwiejsze niż właśnie prowadzenia, regularna zmiana dróg, właśnie setting pod kątem zawodów, tak samo w boulderingu, że to jednak jest, wydaje mi się, bardziej skomplikowane. Ale gdzieś tam też widzę, że w Polsce to się rozwija i mam nadzieję, że właśnie za kilka lat w Paryżu, w Los Angeles to zaprocentuje. A powiedz, że z tym twoim wyborem konkurencji to było tak, że to od razu kliknęło i ty już byłaś zorientowana, no bo w przypadku twojej pierwszej idolki wspinaczkowej, bo tak chyba można powiedzieć, prawda, czyli siostry Gosi, no ona tak się szarpała, można brzydko to określić, pomiędzy tymi konkurencjami i gdzieś tam skakała, nie potrafiła się określić, a u ciebie jak to było? U mnie to tak chyba od razu kliknęło, w sensie ja od zawsze lubiłam rywalizować, gdzieś tam zawsze czułam tego ducha rywalizacji, zawsze mi to sprawiało, jakbykolwiek nie zabrzmiało, przyjemność i jednak wspinanie na czas to jest jedyna konkurencja, której bezpośrednio rywalizujemy jakby właśnie z drugą osobą, z drugim zawodnikiem, plus jest bardzo wymierna, bo mamy czas, tak, mamy taki punkt odniesienia. W boulderingu prowadzeniach nie jest to takie łatwe, bo wiadomo, że właśnie buldery na zawodach są bardzo przewrotne, tak samo prowadzenia, co widać zresztą często po wynikach Pucharu Świata. Natomiast czasówki oczywiście też są przewrotne ze względu na to, że szybko trwają i szybko wszystko się dzieje. Natomiast są po prostu bardziej wymierne i ja uwielbiam po prostu tą atmosferę tych czasówek, tą adrenalinę, to, że no jest wszystko albo nic tak naprawdę i jeden błąd dyskwalifikuje mnie często właśnie z dalszej rywalizacji, no po prostu odpadam, tak, bo jeżeli ja zrobię błąd, a mój przeciwnik nie zrobi błędu, no to siłą rzeczy on wygrywa, jest szybszy, ja się mogę pożegnać, że tak powiem, z podium, z marzeniami, z tym, po co przyjechałam, z celami, ale to jest fajne, ja to lubię tą adrenalinę i ten stres. A wracając do Gosi, to powiedziałaś kiedyś, co brzmi bardzo ryzykownie, że być może nawet ona miała większe predyspozycje do czasówek niż ty. Skąd taki wniosek? Wiesz co, ja pamiętam jeden trening, który bardzo mocno mi, że tak powiem, utknął w mojej głowie, jak Gosia jeszcze mieszkała w Lublinie i przyszła na trening na Uniwersytet Przyrodniczy. I nie biegała klasyków od bardzo, bardzo, bardzo długo, ale chyba to było, nie wiem, miały być jakieś mistrzostwa polskie, puchar polski, może akademickie zawody, nie wiem, nie pamiętam dokładnie, o co chodziło, ale ona tak raz się przebiegła i w zasadzie już była lepsza ode mnie. No, tak samo pamiętam, że jakiegoś okresu też standard nie biegała i oprócz tego, że no, gdzieś tam potem robiła te błędy, ale gdzieś tam no, wyglądało to jak na to, ile tego nie robiła, to wyglądało to szybko, więc no, wnioskuję, że fizyczne predyspozycje miała zdecydowanie lepsze ode mnie. A powiedz, bo wróćmy do tej juniorskiej twojej kariery, no ona była niesamowita, bo wiesz, jak się patrzy, w każdym razie świetlana, dokładnie, jak się patrzy, no to Mistrzostwo Świata 2009, Mistrzostwo tak, co tak regularnie, co dwa lata, 2011, 2013, tak, na seniorów. Tak, tak, także no niesamowita ta kariera była, ale to podejrzewam, że to tak troszeczkę też wygląda fajnie na papierze, ale to były takie jeszcze siermężne lata, prawda, w sensie, że to organizacyjnie wszystko kulało i powiedz, no podejrzewam, że rodzice troszeczkę tam musieli ułożyć na te wyjazdy. Jak to w ogóle wyglądało od tej strony? Na pewno jakby na moje pierwsze Mistrzostwa Świata pojechałam właśnie dzięki temu, że zarówno moi rodzice, jak i wtedy klub, do którego należałam, po prostu no, wyłożyli pieniądze, mówiąc kolokwialnie. Ponieważ jakby wtedy nie dostałam powołania do oficjalnej reprezentacji na właśnie na te zawody, na te Mistrzostwa Świata. Natomiast z drugiej strony też się nie dziwię, że nie dostałam tego powołania, bo wtedy w tym roku miałam start na moich pierwszych Mistrzostwach Polski w życiu, pamiętnych Mistrzostwach Polski, na których dostałam dyskwalifikację za fast starty, których nie zrobiłam, bo nie umiałam obciążyć platformy. Więc tak zaczynałam właśnie w sporcie. I potem jakby nie wygrałam też żadnych zawodów, nie było żadnych przesłanek, które mówiłyby o tym, że ja jadę tam w ogóle walczyć o tytuł mistrzyni świata. Zresztą ja sama tak siebie w tych kategoriach nie postrzegałam. Natomiast jakby rzeczywiście ten 2009 rok, te Mistrzostwa Świata w Walencji, to była inicjatywa moich rodziców, wtedy mojego trenera. I dzięki temu tam się znalazłam, dzięki temu wygrałam. Chociaż to też był może nie tyle co przypadek, ale jakieś takie... Wszystko mi sprzyjało, bo po eliminacjach byłam ósma i trochę tak też jeszcze za wiele wtedy nie wiedziałam o startach i tak sobie rozmyślałam w głowie, skoro jestem ósma i biegnę z dziewiątą, to w sumie na pewno z nią wygram, bo przecież byłam od niej szybsza, więc co może się wydarzyć. A potem biegłam z pierwszą zawodniczką, nie pamiętam, ona chyba się pomyliła, może odpadła od ściany, już tak do końca nie pamiętam, to też nie była era, kiedy była relacja z każdych zawodów, więc ciężko sobie przypominać, ale pamiętam, że potem też poleciałam
na takich dość dużych emocjach, że w sumie jak z nią wygrałam, to w sumie już tak jakby mogę wszystko wygrać i to już tak szybko wszystko się działo, że nagle okazało się, że stałam mistrzynią świata. Tak w skrócie. No i wiesz, później tak naprawdę udało ci się to świetnie przełożyć od razu na seniorów, prawda? I to było niesamowite, bo byłaś przecież no jeszcze naprawdę nastolatką. I czemu myślisz, to zawdzięczałaś? Bo później gdzieś tam jakiś ten spadek formy nastąpił później, ale te pierwsze stany seniorskie były znakomite, prawda? Znaczy, te szczególnie Chamonix pamiętne, pierwsze, to już było niesamowite ze względu na wynik, może jeszcze wynik czasowy, a ósmy wynik wśród seniorów także świetne, później w ogóle zwycięstwo, także czemu to zawdzięczałaś? Myślisz, że to może właśnie był taki brak presji, czyli po prostu wchodzi juniorka i nie czuje presji? Nie wiem, czy to był brak presji, czy nie. Na pewno trochę mniej świadomie podchodziłam do startu wtedy niż podchodzę teraz. Też jakby mniej rozważałam pewne kwestie, zastanawiałam się nad pewnymi kwestiami. Wtedy brak presji. Ja już wtedy odczułam, że rywalizacja seniorów to jest zupełnie inna rywalizacja niż rywalizacja wśród juniorów. Natomiast jakby, nie wiem, po prostu ja wychodziłam pod tą ścianę i ja potrafiłam na przykład przegrać Puchar Europy Juniorów, który był 2 dni wcześniej, a wygrać Puchar Świata Seniorów, który był 2 dni później właśnie. Tak jakby to ciężko mi powiedzieć, od czego to zależało, natomiast mi się wydaje, że trochę może wtedy od takiej wolnej głowy, że nikt ode mnie niczego nie oczekiwał. Ja też nie miałam żadnych oczekiwań, po prostu ja wychodziłam, robiłam swoje, wracałam do strefy zawodników. I jakby to, wtedy jak wspomniałaś o tym właśnie rekordzie Europy, to wtedy taki zrobił się, że tak powiem, hype na mnie, bo wszyscy zaczęli mi gratulować, że to super jest wynik. Ja sobie nie zdawałam z tego sprawy wtedy, natomiast nagle jak wszyscy tak wokół się zbierali, wszyscy gratulowali, mówili, że super i tak dalej, to chyba nagle zaczęłam to odczuwać i właśnie dlatego potem ten start spaliłam. Jakby nikt mi nie gratulował, każdy powiedział, okej, fajnie, wygrała eliminację, to inaczej do tego podeszła, a wtedy to mnie chyba trochę przerosło, natomiast było cenną lekcją na pewno na następne lata. A wiesz, to jest niesamowite właśnie, jak wspomniałaś, wspomnieliśmy ten rekord Europy, bo to było wtedy 9-13. No i wiesz, jeżeli teraz pomyślimy, że Jania miała na przykład w finałach, wiesz, 8-67. Ja ci powiem więcej, sobie... Jania może ciówkę 7-90. A, okej. No to właśnie, to pokazuje, no, jak niesamowitą drogę też wykonało wspinanie ta konkurencja na czas, prawda? Ja myślę, że to też można spojrzeć szerzej na wszystkie konkurencje wspinaczkowe, bo i bouldering bardzo mocno ewoluował przez ostatnie te właśnie 10 lat, czy właśnie wspinanie na czas też bardzo mocno ewoluowało. Natomiast ja myślę, że właśnie ten jakby rozwój tego wspinania, nie tylko czasówek, ale też właśnie innych konkurencji, pokazuje, że to wspinanie idzie do przodu właśnie, że jakby ci zawodnicy są coraz lepsi, coraz silniejsi, że już jakby nie jesteśmy tylko jakby, że tylko się wspinamy, ale już inne rzeczy, tak jak przygotowanie motoryczne, tak jak w ogóle przygotowanie siłowe, jak właśnie, nie wiem, dieta, psychologia, jak to zaczyna odgrywać ważną rolę i to pokazuje, że wchodzimy w taki no, sport profesjonalny, sport zawodowy, co jest, uważam, bardzo fajne i też cieszę się, że mam okazję być w środku tego zamieszania. Tylko właśnie czasówki są takie wymierne, to znaczy, tak. No, odkąd jest ten standard, bo tak mówisz, że no, no, niewątpliwie, no bo to tak samo jak w skałach jest progres w stopniu trudności, jaki się pokonuje, no niewątpliwie ci zawodnicy są mocniejsi, ale jednak w boulderach się kombinuje też z tym stylem, no znacznie to się zmieniło, a czasówka to jest czasówka, standard jest standardem. Tak, no, i widać ten progres. Widać bardzo szybki progres, bo tak. To też na przykład wystarczy spojrzeć na rekord świata u facetów, że ten rekord 5,48 chyba stał przez 4 lata czy przez 3 lata i nagle pojawił się Indonezyjczyk, który go pobił o 0,2. Jakby przez 4 lata nikt się nie zbliżał do tego i nagle po tych 4 latach pojawia się 20-letni Indonezyjczyk i bije go o 0,2. I tak samo było u kobiet, że ten rekord 7,32 przez te chyba 2 lata się utrzymywał, a w 2019 roku nagle, nie wiem, chyba 4 czy 5 dziewczyn biegało poniżej tego rekordu świata już, więc gdzieś tam są takie nagłe te skoki. Natomiast czym to jest związane? Mi się da, że po prostu to tymi igrzyskami, tym intensywnym rozwojem, tym, że jakby wiedzy na temat też treningu jest coraz większa i coraz lepiej dostępna. Mm-hmm. A powiedzmy o tym Chamonix, bo tam na początku już byłaś, fajnie tam się działo w tym Chamonix i później też w karierze. Jest coś takiego w waszej konkurencji,
że się lubi jakieś tam miejsca i one mają jakąś taką magię, no bo to w wielu dyscyplinach innych sportu, jak skoczkowie lubią niektóre skocznie, lekkoatleci też lubią niektóre stadiony. Ty masz coś takiego, że właśnie w tym Szamonie jest taka magia, że tam ci się dobrze startuje? Na pewno to jest związane właśnie z taką jakby, nie wiem, może energią, jaką masz w tym miejscu, że masz takie super wspomnienie, że twoje pierwsze wspomnienie z tych zawodów, to jest od razu rekord Europy i na pewno to ma spory wpływ. Natomiast trochę staram się też na to nie patrzeć w ten sposób, chociażby z perspektywy tego, że za 6 tygodni czeka mnie start w Moskwie, w mojej ulubionej, fantastycznej Moskwie, której dodałam kontuzji w tamtym roku. Więc może tak być, natomiast chyba nie chcę się nad tym rozchodzić teraz. Dobra, to zmieniamy temat. Zmieniamy temat w takim razie na wiesz, bo mówimy o progresie, ale też ten status jest niewątpliwie inny, no bo nie ma co ukrywać, że był przez dłuższy czas, tak było, no szczególnie to jeszcze w latach 90., że ta czasówka była tak troszkę po macoszemu traktowana, to znaczy te nie było czasami w takim prime time'ie rozgrywane te zawody, czasami nawet w tych zawodach, gdzie się zapraszało zawodników, czyli nie były to oficjalne zawody, no to gorsze były garze dla czasówkowiczów. Natomiast no teraz to rzeczywiście się zmieniło, prawda? Czyli to jest też ten odbiór dyscypliny. Dla mnie to jest bardzo fajne, bo tak jakby jest to świetna dyscyplina do propagowania ogólnie wspinania, jest po prostu bardzo medialna. Znaczy ja nie pamiętam tych czasów, o których ty mówisz, bo jakby w latach 90. to, że powiem, byłam bardzo małym dzieckiem, ale rzeczywiście gdzieś tam to wspinanie na czas bardzo fajnie się przebija i też tak samo odzew po igrzyskach olimpijskich jest bardzo pozytywny, bo wspinanie na czas jednak jest łatwe w odbiorze. Nikomu nie musisz tłumaczyć, na czym to polega, bo każdy widzi czas, każdy widzi, że zawodnicy rywalizują ze sobą i ten, kto jest szybszy, po prostu przechodzi dalej. I też trwa bardzo szybko, czyli nie trzeba siedzieć, nie wiem, 2-3 godzin oglądać zawodów i jeszcze przy okazji zaczaić w ogóle dokładnie, o co chodzi, tylko tak naprawdę cały finał trwa pół godziny i po wszystkim, co też jest fajne w kontekście właśnie transmisji telewizyjnej. I wiem też, że właśnie w ogóle całe wspinanie bardzo fajnie się przyjęło na tych igrzyskach olimpijskich, ma bardzo jakby pozytywny odzew, że to jest super dyscyplina, że fajnie się ją ogląda i że jest ciekawa, a trójbój paradoksalnie też się przyjął bardzo dobrze, bo rozegrały się tak zawody, że trzymały do samego końca tą klasyfikację końcową, więc ludzie też oglądający, nawet nie związani ze wspinaniem, w ogóle tacy fani właśnie, którzy oglądają tylko igrzyska, nagle siedzieli w napięciu, bo też dostałam wiele wiadomości, że siedzieli w napięciu, trzymali kciuki, w ogóle emocjonowali się tym. I to jest fajne, jak dostajesz wiadomości, że ktoś ci dziękuje za emocje, bo to pokazuje, że nie tylko właśnie ty jako zawodnik, ale że cały sport jest bardzo fajnie odbierany. Mhm. A powiedz, no bo mówiliśmy już dużo o tych blaskach i jak to było fajnie na początku, czyli były te mistrzostwa, później fajnie się działo w seniorach, no ale to nie zawsze tak było. No i ty też zawsze podkreślasz, jak każdy tak naprawdę dojrzały zawodnik, że z tych porażek czasami nawet więcej się uczymy, czy są nawet one w jakimś sensie bardziej wartościowe niż niektóre zwycięstwa. I które te porażki uważasz w twojej karierze, może właśnie wtedy tutaj sięgniemy po te lata, o których teraz by nam chodziło, prawda, czyli przed Innsbruckiem, a po tych dobrym początku, które cię najwięcej nauczyły? Znaczy, jeżeli chodzi o porażki, to generalnie każda uczy mnie dużo i ciężko jest wybrać jedną, tą taką zwrotną, bo tak naprawdę gdyby nie te kolejne porażki, kolejne przegrane, to na pewno nie byłabym w tym miejscu i nie byłabym takim zawodnikiem, jakim jestem aktualnie. Natomiast rzeczywiście takie, że tak powiem, najtrudniejsze lata w mojej karierze to były lata 2016-2017. 2016 właśnie ze względu na to, że podjęliśmy wtedy z moim narzeczonym, teraz już mężem, decyzję, że przeprowadzamy się na 2 miesiące do Tarnowa, żeby trenować, bo wtedy w Lublinie nie było ściany 15-metrowej do treningu, miałam tylko 10-metrową. Wiedzieliśmy już, że 10-metrowa ściana nie wystarcza, więc podjęliśmy decyzję po prostu wynająć mieszkanie w Tarnowie, płacić za mieszkanie też w Lublinie, więc tak naprawdę wszystkie oszczędności na to poszły. Jedziesz na Mistrzostwa Świata i nagle to nie wystarcza, żeby nawet wejść na podium, wystarcza, żeby wejść do czwórki finałowej, ale za 4. miejsce w sporcie nieolimpijskim masz tak naprawdę jedno wielkie nic, co najwyżej, w sumie nawet stypendium nie masz, co najwyżej masz tak naprawdę nagrodę finansową z tych zawodów, ale nie zarobisz na tym, tak? Jakby nie wyżyjesz też z tego. No i wtedy jakby no musiałam wrócić do pracy potem, jakby wróciłam, wtedy chyba zaczęłam pracę w szkole właśnie. No i w 2017 roku, gdzie byłam też w bardzo dobrej formie fizycznej, podczas Mistrzostw Europy, gdzie rzeczywiście mogłam walczyć o to podium, w 1/8 finału, czyli w biegu szesnastkowym,
Doznałam kontuzji łydki, tutaj już jakby, że tak powiem, się zakończyło właśnie też porażką. No i nagle zdajesz sobie sprawę z tego, że próbujesz tyle razy i tyle razy ci nie wychodzi. I pamiętam, że tak jak wtedy, nigdy tak bardzo nie płakałam i nie krzyczałam, nigdy tak bardzo nie byłam, nie wiem, no nawet już sfrustrowana tego wszystkiego, że robisz wszystko, co możesz, podporządkowujesz całe swoje życie, wkładasz to swoje pieniądze i nic z tego tak naprawdę nie masz, tak? A już jesteś na takim etapie życia, że gdzieś tam coś trzeba no, zacząć robić z tym swoim życiem albo w jedną, albo w drugą. I ja też wtedy zawsze podkreślam, że najważniejsi są ludzie, którzy są wokół nas. W moim przypadku właśnie to był przede wszystkim Mateusz, który powiedział wtedy jedno zdanie, spróbujmy jeszcze raz do Innsbrucka. Jak mi z bruku nie wyjdzie, no to już będzie definitywny koniec. No i jakby to był ten ostatni rok, kiedy rzeczywiście wszystko podporządkowaliśmy pod wspinanie. Ja łączyłam właśnie pracę z treningami. No i to było trudne, to był 2018 rok, to był właśnie trudny rok, ale to był taki chyba moment właśnie wygrania Mistrzostw Świata w 2018 roku, to był taki moment zwrotny, gdzie gdzieś tam po tym dołku nagle zaczęłam wychodzić na, że tak powiem, wyżyny, tak? Czyli to taka trochę powstała sinusoida z tego wszystkiego. A powiedz, czy takie naprawdę momenty zwątpienia były duże, to znaczy, no bo na przykład nawet Adam Małysz miał ten moment, kiedy wygrywał i później miał długi przestój, on przykładowo też, mówimy o tych najbardziej, powiedzmy, medialnych w tym momencie, miejmy nadzieję, że wspinanie takie też będzie w przyszłości, w sportach, no też myślał o rezygnacji. Ty miałaś już takie, że rzeczywiście na przykład odłożyłaś buty na półkę na jakiś czas, był taki moment? Tak, był taki moment właśnie w 2017 roku po World Games we Wrocławiu, kiedy do wejścia do finałowej czwórki zabrakło mi chyba 500 czy 800, coś takiego. I rzeczywiście to był taki moment, gdzie ja przez kilka miesięcy nie pojawiłam się na treningu, już w ogóle nie myślałam o tym, żeby pójść na ścianę. I po prostu wtedy stwierdziłam, byłam na takim dużym rozstaju dróg w sumie, co zrobić dalej ze swoim życiem, czy iść ten sport, czy nie. No i wtedy właśnie wkroczył Mateusz, że okej, zróbmy to ostatni raz. I rzeczywiście, że gdybym wtedy na tych Mistrzostwach Świata w Innsbrucku odniosła porażkę, w sensie nie wygrała tych zawodów, to rzeczywiście już bym, na pewno tutaj bym nie siedziała. Już na pewno nie byłabym w tym sporcie, natomiast ja też uważam, że każda rzecz dzieje się po coś w moim życiu, żeby się czegoś nauczyć i tak samo też mam takie podejście trochę do kontuzji, której doznałam w Moskwie. A no to do tego jeszcze tak, wrócimy. Tak, dlatego już nie kontynuowałam. Tak, dobra, świetnie, nie, bardzo dobrze czujesz tutaj ten nasz flow. Natomiast wiesz, tyle razy powiedzieliśmy Mateusz, to Mateusz, powiedzmy Mateusz. Właśnie skąd on się wziął, ten Mateusz, prawda? Jak się poznaliście i jak to, bo to... Tego też nie będę opowiadać. Dobrze, nie wchodzimy w tematy plotkarskie, ale w każdym razie na tym poziomie... Na tym poziomie zawodowym, no niewątpliwie ta wasza też docieranie się, tak mówię, nie wchodzimy w sprawy prywatne, tylko sprawy zawodowe, docieranie się na tym poziomie zawodnik-trener, no niewątpliwie właśnie doprowadziło cię do tego miejsca, gdzie jesteś teraz, prawda? Znaczy, no, zaczynając jakby od początku, Mateusz gdzieś tam w moim życiu pojawił się w 2014 roku i to, kiedy on został moim trenerem i został też moim chłopakiem, potem narzeczonym mężem, to jakby szło trochę równolegle, że ja wtedy, kiedy go poznałam mniej więcej, byłam też trochę na takim rozstaju dróg, że chciałam zmienić trenera, chciałam zmienić klub, ale za bardzo też nie było na kogo. Wiadomo, że zawodnik sam siebie nie wytrenuje, ja się kompletnie nie znam na treningu jakby takim zawodniczym, też nie chcę się znać, bo na ten moment nie potrzebuję takiej wiedzy. No i on powiedział zdanie, że mi pomoże. Natomiast też teraz wiemy, że raczej zdaję sobie sprawę z tego, że nie sądził, że to jego pomoże mi, jakby będzie miało taką moc wiążącą też. No i tak naprawdę przez kilka pierwszych lat był takim trenerem jakby wspomagającym, trenerem przygotowania motorycznego na ścianie, jakby, że tak powiem, w dużej mierze sama sobie radziłam. Natomiast gdzieś tam w okolicach początku 2018 roku przejął już całkowicie pałeczkę, czyli został takim głównym trenerem moim, prowadzącym również też treningi na ścianie i tak dalej. No i na początku wiadomo, jak zaczynasz z kimś trenować, zaczynasz z kimś być, to jest fajnie, tak? Wszystko jest super, jest kolorowo, różowo, w ogóle fantastycznie. I rzeczywiście tak u nas było, natomiast potem gdzieś tam już zaczęło się za bardzo to życie zawodowe z prywatnym mieszać. Pojawiały się konflikty, my nie umieliśmy sobie do końca z tym wszystkim radzić. Natomiast w perspektywie właśnie tych w zasadzie 6 lat, kiedy pracujemy ze sobą, mogę śmiało powiedzieć, że jesteśmy już coraz bliżej gdzieś tam tego złotego środka i rzeczywiście to życie zawodowe będzie przenikało nam do życia prywatnego i tego nie unikniemy w tym momencie. Natomiast gdzieś tam nauczyliśmy sobie już z tym radzić, godzić się z tym
I wydaje mi się, że to też właśnie trochę widać na zawodach, bo Mateusz też przez wiele lat musiał się nauczyć tego, co mówić, kiedy mówić, jak mówić, w jaki sposób się zachowywać. I ja też to zawsze podkreślam, że przez to on ma bardzo trudną rolę, bo jest właśnie nie tylko trenerem, ale też i mężem, partnerem, czasami psychologiem, czasami dietetykiem na zasadzie takiej, że patrzy, co jem, musi pilnować tego, co jem, bo ja też jestem typem osoby, która niestety zajada stres, więc jakby jeżeli zdarzyłoby się, że mielibyśmy oddzielnie pokój, no to niestety całe jedzenie ląduje u niego w pokoju. No. Nie byłoby to zbyt mądre posunięcie z naszej strony. No i gdzieś tam wiem, że dla niego te okresy właśnie startowe, tak jak teraz te przygotowania do igrzysk, czy same igrzyska, były bardzo psychicznie i fizycznie męczące, że on wraca z takich zawodów i on tak tydzień, dwa potrzebuje, żeby dojść do siebie, że jakby ja tylko startuję, patrząc na perspektywę naszej relacji, ja tylko startuję i tak naprawdę to wszystko trochę spoczywa na nim, na jego barkach. Też wiele rzeczy jako trener on nie może mi powiedzieć, mimo że wie, że na przykład coś idzie nie tak, czy tak jak wiedział, że w czasie kontuzji ja byłam z treningami do tyłu, ale nie może ze mną na ten temat porozmawiać, on nie może mi tego powiedzieć i musi gdzieś tam to trzymać w sobie, co też jest trudne i rzeczywiście to widać, że wracamy i nagle, też dlatego go dzisiaj tutaj nie ma, bo nagle no, te dwa tygodnie go po prostu nie ma, a ma w życiu, on potrzebuje po prostu odreagować, odpocząć, gdzieś tam odsunąć się od tego wszystkiego. No ale wiesz, na byle kogo nie trafiło, bo Mateusz zaczynał od robienia znakomitych zresztą filmów motywacyjnych, więc, że tak powiem, szkolił się w teorii, jak tam motywację potrafić też zaszczepiać zarówno w sobie, jak i w tobie. A powiedz, myślisz, że ta jego, no bo on do tego naprawdę poważnie podchodził, bo to widać po tych filmach, prawda, jeśli chodzi o zbijanie źródeł i podejście naprawdę solidne. To myślisz, że to w tobie też zbudowało coś z tego twojego aspektu psychologicznego? Myślę, że na pewno. Myślę, że jakby Mateusz też zresztą ostatnio mi o tym powiedział, nie wiem, czy mogę mówić o tym publicznie, bo może właśnie będzie czekała mnie, że tak powiem, awantura w domu, w ogóle wystawione walizki przed drzwi, natomiast jakby... Mateusz, moja wina. Natomiast jakby to jest trochę tak, że Mateusz w pewnym momencie odkrył, że jakby jego taką, nie wiem, może misją życiową, że on jest po to trochę, żeby pomagać ludziom i on ma wspaniały ten dar. I jakby to widać też w relacji ze mną, widać w relacji z innymi ludźmi, że on jest po prostu dla ludzi i to bardzo mi się wydaje, że pomogło, bo właśnie przez to on wie, kiedy, co, jak powiedzieć, jak się zachować, w jaki sposób się zachować, mimo że często to nie jest dla niego łatwe, to z drugiej strony właśnie ta radość tego drugiego człowieka, to, że mógł mu pomóc, jest, wydaje mi się, że znaczy dla niego wiele i też dlatego jakby ja dobrze sobie radzę psychicznie na zawodach, ale to przede wszystkim zawdzięczam jemu i jego podejściu, tego, czego mnie nauczył. Mhm. A tam w tych jego filmach przewijają się kilka postaci z historii sportu, się najczęściej pojawia, Muhammad Ali, Kobe Bryant, Michael Jordan. Czy ty też masz jakichś takich, no nie wiem czy idoli, ale ludzi, którzy cię inspirowali z tej poza wspinaczkowej światowego sportu, poza wspinaczkowego? Zdecydowanie jest to Michael Jordan i Kobe Bryant, ale to też dzięki Mateuszowi. Mhm. Jakby wszystko to jest taki, wiesz, punkt wspólny wyjścia do wszystkiego. Mateusz mi podsunął właśnie chyba w 2019 roku. Jeżeli się nie mylę, książkę Kobe'ego Bryanta, Mentalność Mamby. Tam było tak naprawdę nic konkretnego napisanego, ale dużo rzeczy, które mogłabym odnieść do siebie. Teraz właśnie też posunąłem książki Tima Grovera, czyli trenera właśnie Michaela Jordana, trenera właśnie Kobe'ego Bryanta, gdzie gdzieś tam jest właśnie ta psychika tych zawodników, wspaniałych zawodników przedstawiona. I dużo punktów wspólnych znajduję, natomiast to są tak, że ktoś cię musi naprowadzić na takie rzeczy i ja podziwiam ich wielkość, podziwiam to, jakimi byli ludźmi, mimo że na przykład wielokrotnie jest pokazywane to, że nie byli łatwymi ludźmi do życia. Ja też na przykład wiem, że nie jestem łatwa do życia, tak? I jakby tutaj też wszelkie pokłony do ludzi, którzy ze mną wytrzymują, ale no rzeczywiście jakby to jest taka dwójka ludzi, których bardzo podziwiam. Oczywiście też Michael Phelps generalnie za to, co robił w ogóle na igrzyskach, jak wyglądała jego kariera, to jak też psychologicznie sobie z tym wszystkim radził. Właśnie przed Tokio pokazał mi się w ogóle filmik z Michaelem Phelpsem, gdzie
właśnie chyba wtedy walczył o jeden z ostatnich medali Igrzysk Olimpijskich Złotych, jak sobie założył wtedy, że zdobędzie ileś tam tych złotych medali. Jak wszyscy się rozgrzewali pływacy, on siedział i był wściekły, w sensie miał taką strasznie złą minę, jakby chciał po prostu kogoś uderzyć, kogoś nastraszyć. Ale to pokazuje właśnie wielkość tych zawodników, że każdy ma sposób radzenia sobie ze stresem i każdy sposób jest dobry i każdy musi sobie znaleźć swój sposób. Natomiast ja właśnie lubię analizować takich zawodników, lubię się jakby wgłębiać w różne materiały, które są dostępne na ich temat, bo może znajdę coś dla siebie i wiesz, od każdego takiego zawodnika swojego autorytetu trochę bierzesz, masz coś dla siebie i na tym budujesz jakby swój idealny sposób właśnie na to, żeby ten dzień zawodów był idealny, ten start był idealny. Czyli rozumiem, że jak się pojawił na Netflixie o Michaelu, to czekaliście na każdy następny odcinek. Tak, dobrze zgaduję? Tak, tak, i to było tak, że wiesz, my na tygodniu rzadko oglądamy telewizję, bardzo rzadko, bo aha, zazwyczaj nie mamy to czasu, a wtedy te odcinki wychodziły w środę. I tak, to było tak, takie od sensu od naszej zasady, że jakby w środę znajdujemy zawsze czas na dwa odcinki, żeby obejrzeć ostatni taniec. Nie? Także tak, no i to był super serial. W sensie ja oglądałam go z takimi wielkimi oczami. Wiesz, oczy jak 5 złotych i takie, ja chcę więcej, i nagle się kończą te dwa odcinki, takie, damit, trzeba czekać dalej. Słuchaj, wróćmy do kariery, zejdźmy z Mateusza trochę, bo tam, wiesz, zagryza paznokcie i musimy dać mu odpocząć, przed tą Moskwą, już nie było Moskwa, więc nie idźmy tą drogą, więc wróćmy do, znowu już do tej jasnej strony, czyli no bo wiesz, no ten tak powiedziałaś, no było to przygotowanie, ten Innsbruck, ten first dance, można powiedzieć, na tym, nie last dance, ale first dance na tym najwyższym poziomie. No i powiedz, dwa razy już byłaś tą mistrzynią świata, prawda? Później powtórzyłaś to w Hadzi-Jodzi. Trzymamy kciuki, żeby nie chcę nic już dalej mówić. Bez presji, to jest ale... tak, dokładnie, bez presji już nic nie mówię dalej. Natomiast które z tych dwóch były trudniejsze w gruncie rzeczy? No bo ta w Innsbrucku musiałaś się przełamać, ale z drugiej strony obserwując to, no to tam po prostu szłaś jak po swoje. No nie tak to naprawdę wyglądało na tych zawodach je oglądając. Natomiast no Hadzi-Jodzi, no to tam było wszystko na żyletki, no nie? Więc które myślisz, że musiałaś dać się więcej, na których zawodach? Kurczę, to jest takie fajne pytanie, że zadajesz. Ja się cieszę, że je zadajesz, bo właśnie mam idealną odpowiedź na to, bo oczywiście to jest zapożyczony cytat od Kobe'ego Bryanta, który kiedyś został zapytany, które mistrzostwo było trudniejsze do zdobycia, a on powiadał, że to następne. Więc ja ci mogę tak odpowiedzieć, ale wiesz co, te oba jakby i Mistrzostwa Świata w Hadzi-Jodzi, i Mistrzostwa Świata w Innsbrucku były zupełnie inne. Myślę, że nie można ich w żaden sposób porównywać, bo startowałam z różnych pułapów, więc w Innsbrucku byłam tak naprawdę w cudzysłowie czarnym koniem tych zawodów. Nikt ode mnie niczego nie oczekiwał i jakby ja też, znaczy ja od siebie dużo oczekiwałam, ale jakby nie czułam tego takiego, wiesz, rosnącego napięcia, że ktoś ode mnie czegoś oczekuje. Natomiast w Hadzi-Jodzi to była nowa sytuacja, że rzeczywiście ja już jakby miałam też wobec siebie duże oczekiwania, jakby czułam tą presję z zewnątrz. Natomiast cieszę się, że miałam okazję też właśnie bronić tego tytułu, bo wydaje mi się, że to też mi przygotowało trochę do Tokio, bo musiałam udźwignąć tą presję oczekiwań innych i nauczyć sobie radzić z tym i znaleźć swój sposób i swoje podejście. Natomiast nie umiem wskazać, które było trudniejsze. Oba były na pewno różne od siebie. Natomiast jakby to też trochę było tak, że w Innsbrucku miałam bardziej, że tak powiem, idealny start, bo każdy bieg był no, praktycznie bezbłędny. W Hadzi-Jodzi pojawiły się błędy i to pokazywało mi właśnie, że skrupulatnie musiałam przeanalizować ten start, co tam tak naprawdę nie zadziałało, bo z zapisków trenera mogę zdradzić, że już nawet w Hadzi-Jodzi byłam gotowa biegać szóstki, tylko psychologicznie trochę to tak na mnie pyknęło, ale no, że tak powiem, właśnie to potem zaprocentowało teraz chociażby w Tokio. No tam wykonałaś jakąś niesamowitą rzecz, to znaczy gdzieś tam, gdzie zazwyczaj stajesz, tak? To nie stanęłaś na stopień w ogóle, no dokładnie, tak, na tarcie. Także, To właśnie to był jakiś triumf chyba siły woli, wiesz, nad ciałem. Prawda? Tak, wiesz, to było tak, że ja wystartowałam, wtedy już wiedziałam, że ja zgubiłam ten stopień, no bo to jest pierwszy ruch w zasadzie na tej drodze. I ja nagle wystartowałam, pobiegłam i ja tak strasznie chciałam wygrać ten bieg, bo to był bieg o wejście do finału, że ja chyba po prostu, nie wiem, siłą woli, tym takim moim, wiesz, silną chęcią wygrania zrzuciłam tą Chinkę po prostu z tej ściany, że ona odpadła i dzięki temu właśnie wygrałam. Nie? To jest taka fajna historia do opowiadania, ale rzeczywiście no, to były zawody, już pomijając fakt, że potem rywalizowałam w trójboju o tą kwalifikację olimpijską, na którą tak naprawdę się trochę nie przygotowywałam i tak dalej, to były zawody, po których rzeczywiście długo do siebie dochodziłam, bardzo długo.
No i wiesz, to były też zawody, no to jest takie troszkę też smutne, że te mistrzostwa świata, mistrzostwo świata, to pierwsze, to jeszcze ci nie otworzyło takiego komfortu totalnego, jeśli chodzi właśnie o tą możliwość, wiesz, zrobienia własnego teamu, stworzenia własnego teamu i tak dalej, tylko właśnie kwalifikacja olimpijska. Znaczy fajnie, że tak się stało, natomiast no, no niestety to pokazywało, że to wspinanie potrzebowało tego zastrzyku olimpijskiego, żeby wypłynąć na te szerokie wody, prawda? No bo Hadzi Yodzi, No i po tym Hadzi Yodzi, po kwalifikacji olimpijskiej, no ten świat się chyba trochę stał piękniejszy tak pod kątem takiej codziennej charówki zawodniczej, prawda? Wiesz co, ja się w ogóle cieszę bardzo, że byłam w samym środku tego zamieszania, że mogłam sama doświadczyć tej transformacji sportu nieolimpijskiego, sport olimpijski, do tego stopnia, że bardziej korzystne było dla mnie złożenie dokumentów o stypendium za czwarte miejsce Mistrzostw Świata w konkurencji olimpijskiej niż za pierwsze miejsce Mistrzostw Świata w konkurencji nieolimpijskiej. Mówię tutaj jakby o stawkach finansowych, także to jest w ogóle kompletna przepaść. I rzeczywiście ja odczułam też to, że kwalifikacja olimpijska, że występ na Igrzyskach Olimpijskich to jest naprawdę otwarcie wielu drzwi, bo tak naprawdę każdy chce Ciebie inwestować, każdy chce Ci pomóc i ja miałam jeszcze ten komfort, że jakby byłam jedyną zawodniczką z Polski, jedyną zawodniczką i zawodnikiem z Polski, który się przygotował do igrzysk, więc jakby całe przygotowania też i związku, i wsparcie związku i wsparcie ministerstwa skupiało się przede wszystkim na mnie. Przez to mogłam stworzyć właśnie mój mały team, mój mały sztab szkoleniowy, właśnie na czele którego zawsze stał Mateusz, dołączył do nas Maciek Oczko, Olo Romanowski, Damian Parol i Robert Torejewski, więc to była taka grupa ludzi i to było fajne, że jadę na zgrupowanie do Innsbrucka, i jedzie jeden zawodnik i wokół niego dwóch trenerów. Jakby tego wcześniej nigdy nie było, bo jeszcze pamiętam czasy właśnie, jak zaczynałam rywalizować z seniorów, gdzie tak naprawdę seniorzy jechali sami, każdy sobie organizował od A do Z sam wyjazd i nie było czegoś takiego jak trener, tak? Jakby jechaliśmy kompletnie sami i sami sobie ze wszystkim musieliśmy radzić, sami chodzić na te odprawy techniczne i w razie czego protesty składać i tak dalej. A tutaj no, to jest duża przepaść i cieszę się, że to zmierza w tym kierunku, bo tutaj właśnie możemy w końcu mówić o sporcie zawodowym. No właśnie, powiedzmy o tym treningu, no bo no jest to coś, co zawsze interesuje ludzi. No pewnie skrócę ten wątek, bo już nam ten czas leci. Tak jak mówiliśmy, bo tak Ola rzuciła okiem na te pytania, no i stwierdziliśmy, że to trochę stopy nań do one i tego pewnie nie przemycimy tutaj podczas tego live'a, a może będzie jakaś następna okazja, ale zrobimy to, co możemy. I powiedz, no ten trening, jaką on ma strukturę, no bo to jest ciekawe dla ludzi, wiesz, którzy się nie zajmują tą konkurencją, to znaczy ile ty czasu spędzasz konkretnie, jak te jednostki treningowe wypadają, jeśli chodzi o konkretnie obieganie na ścianie, ile to jest siłownia, ile to jest jakiś trening uzupełniający, możesz jakiś taki przykładowy swój tydzień opisać? Pokrótce. Znaczy, ciężko odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie, bo to tak naprawdę wszystko zależy od okresu, jakiego się znajduje, czy to jest okres jakby przygotowujący do startu, czy to jest okres startowy, czy to jest jakby taki właśnie okres w ogóle poza taki odpoczynkowy. Natomiast no, średnio na siłowni, nie wiem, wykonuję około od 4 do 5 jednostek treningowych. No i one potrafią czasami trwać 45 minut, a czasami 2 godziny, bo to właśnie zależy. Na ścianie do biegania jakby, nie wiem, trenuję 3 albo 4 razy w tygodniu, to też jest trening, który może trwać pół godziny, bo na przykład mam, nie wiem, 4 czy 6 biegów przed zawodami, a może trwać właśnie 2 godziny, bo mam do wykonania, nie wiem, 12 biegów, tak? Więc to jest różnie. W kontekście Igrzysk Olimpijskich jeszcze jakby to była o tyle trudniejsza układanka, że musieliśmy dodać właśnie wspinanie, czy trening właśnie trochę uzupełniający pod kątem wspinania. Co było dość trudną układanką właśnie dla Mateusza i dla Maćka, żeby to zrobić tak, żebym w czasówkach nadal była najlepsza, żeby trochę mnie poprawić w innych konkurencjach, jednocześnie nie przetrenować, nie przemęczyć, potem jeszcze nie przeciążyć palca, który jest świeżo po kontuzji. Natomiast jakby średnio tych dodatkowych treningów miałam od 1 do 2 tygodni, też w zależności właśnie od okresu, kiedy mogliśmy sobie na co pozwolić. Więc jakby finalnie ja praktycznie codziennie trenuję albo 2 razy dziennie, kosztem tego, żeby właśnie mieć 1 dzień w tygodniu wolny kompletnie bez treningu i nie musieć nigdzie wychodzić z domu spod koca. A jak to jest z tym bieganiem, bo wiesz, bo to też jest różnie w różnych dyscyplinach. Nie wiem, no przykładowo oszczepnicy to tam potrafią rzucać po 100 razy, prawda, na treningu oszczepem, ale z kolei... Ja nie biegam tyle. Z kolei, no właśnie, ale z kolei w skoku w dal ponoć tam na przykład przy tym takim blisko powiedzmy maksymalnego dosłownie kilka skoków. Jak jest u Ciebie? Ty często biegasz tak na maksa, czy to raczej w większości tego okresu przygotowawczego to są takie biegi powiedzmy na płynność ruchu? Jak to wygląda? Możesz zdradzić to? Wiesz co, to zależy bardzo, bo
jakby też nie zastanawiam się nad tym, czy akurat ten bieg biegnę na maksa, tylko po prostu zawsze staram się biec najszybciej, jak jestem w stanie danego dnia, tak, w zależności od dyspozycji dnia. Czasami, nie wiem, maksimum to jest, najszybszy bieg to jest, nie wiem, 8:20, czasami to jest 7,5, a czasami po prostu żaden bieg mi nie chce wejść i jak po prostu ukończę ten bieg bez błędu, to już jest duży sukces. Więc to dużo zależy, natomiast jakby nie skupiam się na tym, żeby biec jak najszybciej, po prostu biegnę tak, jak mi w cudzysłowie wejdzie. Wiadomo, że są treningi, kiedy bardziej chcę, gdzie tak cisnę, żeby pobiec tak szybko, są to zazwyczaj ostatnie treningi przed zawodami, żeby ten trening był idealny i paradoksalnie zazwyczaj on jest najsłabszy ze wszystkich, bo tak się bardzo skupiasz, tak strasznie chcę pobiec, że w zasadzie już nic nie wychodzi. Mhm. A powiedz coś o tych, wiesz, o tych takich rekordach zawsze, które interesują, rekordach, nie rekordach, osiągach nazwijmy to, tak, jakie interesują wspinacze, na przykład na drążku ile cię pociągasz, tak, w ogóle próbowałaś taki rekord, taki swój robić? Nawet rywalizowałam z Mateuszem, widzisz, no wszystko się sprowadza do Mateusza, widzisz, że cały czas przyszła mi gadam tylko o nim. Nie, to wiesz co, jakby, kurczę, pamiętam, że kiedyś to było chyba 32 razy, teraz, aha, nie pamiętam, przed Moskwą robiliśmy, nawet mam filmik na Instagramie, gdzie jakby razem się pociągamy. Nie pamiętam, ile to było, może to było 28, może to było 26, coś takiego, można sobie policzyć. Aha. No ale rzeczywiście tam jest to gdzieś tam, nie mierzymy tego nigdy specjalnie, bo to nie jest żaden wartość wymierna dla nas. Natomiast jakby tak dla oderwania, for fun, czasami zdarza nam się robić też takie zawody na zasadzie, że ja się pociągnę raz, Mateusz się raz pociągnie, ja się pociągnę dwa razy, on dwa razy i tak do odcinki, kto pierwszy wymięknie. Także mam takie różne zabawy i sposoby spędzania tego czasu. Wymyki też tam chodzą? Wymyki? Jak to wygląda? Tak, muscle upy, no to okay. Jakby ja mam to, nigdy nie robiłam jakby ile zrobię razy, tylko w zasadzie dla mnie dużym postępem jest to, że teraz muscle up to nie jest żaden problem dla mnie, tylko po prostu jakby to kiedyś to było takie na zasadzie, wiesz, jak taki wąż trochę, nie? Że tak bierzesz, tak, wychodzisz, tak się próbujesz wygiełgać, a teraz tak chodzi... Takie oszukane. A teraz chodzi po prostu tak lekko, że jakby nigdy nic, nie? I to jest jakby mimo wszystko efekt właśnie tego przygotowania siłowego, motorycznego i tak dalej. I jakby to jest dla nas wymierne. A to prawda, że te nogi tam w tej czasówce to są, można powiedzieć, że nawet ważniejsze niż ręce, czy nie, nieprawda? Kurczę, ja nie jestem chyba wystarczająco kompetentna, żeby odpowiadać na takie pytanie. Oj tam, no wiesz, ile poświęcasz na wiesz co, ładując nie, nogi. Wydaje się, że we wspinaniu w ogóle, ale też i w czasówce, chyba całe ciało musi być silne, łącznie z głową. No, głowa chyba przede wszystkim. Tak, i jakby raczej u mnie mój trening wygląda tak, że to jest równomiernie rozłożone na wszystkie partie ciała, a nie tak, że jedną ciśniemy bardziej, drugą mniej. A w takim off-seasonie właśnie mam coś takiego, że dużo się skupiamy na takiej prewencji, na antagonistach, czyli w zasadzie mięśni, których finalnie w tym wspinaniu za bardzo nie używam, tak jak, nie wiem, chociażby triceps, tak, który nie jest mi w czasówce za bardzo potrzebny, ale trzeba go wzmacniać, żeby też biceps dobrze pracował i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jakby ja się nie będę wdawać szczegółów, bo zaraz coś źle powiem. Ktoś mi coś zaczyna wytknąć, więc ja się wolę nie powiadać na tematy. A powiedz, z twojego punktu widzenia, taki jakiś znaczący postęp zrobiłaś w tych innych konkurencjach, właśnie pracując z Olkiem bo tych podejrzewam, że no nie było tak, przede wszystkim ze względu na kontuzję, no nie było ani dużo czasu, no musieliście, tak jak mówiłaś, uważać na to, żeby nie spadały te osiągi czasówkowe. Więc jak to wyglądało z twoim okiem? Znaczy ja uważam, że duży postęp zrobiłam, zwłaszcza jakby w boulderingu, chociażby przez to, że my dużo jakby z Olem pracowaliśmy przede wszystkim na tym, żeby wykorzystać moje mocne strony, czyli siłę, dynamikę, czyli żeby po prostu, jeżeli się trafi skok, jeżeli się trafi jakiś koordynacyjny skok, żeby umieć to wykorzystać, żeby umiała to zrobić i żeby mi to wyszło. I uważam, że jakby zrobiłam duży postęp, patrząc nawet gdzieś tam na te moje filmiki treningowe, jakby pierwszy trening z Olem, a ostatni trening z Olem, to był duży postęp. Ja najlepiej czułam się w boulderingu i prowadzeniach właśnie tak przed kontuzją, czyli to był właśnie sierpień, wrzesień ubiegłego roku. Z tego tytułu też się zdecydowałam się startować na Mistrzostwach Polskich, natomiast tutaj, że tak powiem, nie udźwignęłam tego przede wszystkim psychicznie, że no generalnie to był najgorszy start w moim wykonaniu ever. I jakby tam się czułam wtedy najlepiej, w sensie pod kątem takim fizycznym przygotowania. Natomiast potem no, kontuzja dużo tam namieszała, bo
nagle na kilka miesięcy w ogóle wypadłam z ringu jakiegokolwiek spinaczkowego, a potem jakby wracanie do tego wspinania poza czasówką było bardzo długie, żmudne, powolne, uważanie, czy nie czuję palca, czy przy tym nieruchu nie czuję palca. I właśnie jak polecieliśmy do Madrytu z Maćkiem i Mateuszem na tydzień na zgrupowanie, to no, przez dłuższy czas debatowali na tym, jak to zrobić, żebym dobrze jakby trenowała pod kątem jakby na czasówce, żeby to wspinanie miało wpływ na tą czasówkę, żeby do tego nie przeciążyć palca, żeby wspinać się po takich rzeczach, gdzie nie będę czuła tego palca, żeby jakby wyłapywać wszystkie bodźce, które mogły wskazywać na to, że z tym palcem coś się nie tak dzieje i tak dalej, i tak dalej. Więc to było trudne i skomplikowane i właśnie Maciek i Olo po prostu grali z tym, co mogli, z tym, co dostali i z tym, na ile mi pozwalał w danym momencie właśnie palec, dany okres treningowy i tak dalej, i tak dalej. A dla siebie wspinaczkę skałkową albo bouldering tak uprawiasz w skalę, tak w tym okresie ostrenowania, powiedzmy, tak dla przyjemności, czy nie? Nie, nie. Ostatni raz skałę się wspinałam chyba jak byłam juniorką. Ostatni obraz mój w skałach pamiętam w Arco, pewnie to był jakiś, nie wiem, 2011 rok, coś takiego, tak z 10 lat temu może. W boulderowo w skałach się nigdy nie wspinałam, siostra mnie nie zabrała, wiesz o co chodzi. Boi się konkurencji, prawdzie wiesz, że 8B to trochę byś tam musiała... Kurczę, powiem ci szczerze, nie wiem. No mimo wszystko chyba, no jednak nie, no 8 sekund na czasówce spoko, 8B w skałach, nie do końca mi leży. W każdym razie boulderowo w skałach się nie wspinałam nigdy. No i ostatni raz, tak jak mówię, w skałach byłam w okolicach, myślę, 2011 roku, a to trochę wynika z tego, że po pierwsze na co dzień nie mam na to czasu, no bo jednak ten jakby przygotowanie pod te zawody, potem jak już raz sezon, no tak naprawdę skupiasz się na regeneracji, każda dodatkowa aktywność, no to jest zaburzenie całego procesu. A gdy jestem poza sezonem, kiedy mogłabym to rzeczywiście robić, no to szczerze powiedziawszy, wolę wybrać każdą inną aktywność oprócz wspinania i jakby tak to, tak do tego podchodzę, że jednak ten off-season to jest rzeczywiście off-season również od takiego... Od wertykalnego świata. Tak, dokładnie, bardziej taki, wiesz, na normalny świat przychodzę. Tak, tak, tak. A już kończąc, wiesz, musimy poruszyć też, kończąc aspekty treningowe, no musimy poruszyć tą głowę, no bo tak jak mówiliśmy, że jest niezwykle ważna i ty w ogóle masz w tym swoim treningu przeznaczone takie jednostki, czy jakieś momenty w ciągu treningu, że rzeczywiście robisz jakiś taki trening mentalny, wizualizację, jakąś relaksację, czy po prostu są techniki, które stosujesz już konkretnie startowo, wiesz jak to robić i robisz to na zawodach, czy też jest taki czas, kiedy to trenujesz niejako? Wiesz co, nie mam jako tako w swoim, że tak powiem, grafiku treningowym, treningu mentalnego, natomiast ja też wiele rzeczy przez wiele lat jako juniorka, początkująca seniorka, robiłam instynktownie, nie wiedząc o tym, że na przykład robię właśnie, nie wiem, wizualizację, relaksację, bo o tym się nie mówiło. Ja nigdy nie pracowałam z psychologiem i póki co jakby też nie mam zamiaru zaczynać pracować z psychologiem, po prostu tego nie czuję, żebym potrzebowała. Natomiast jakby wiele rzeczy robiłam podświadomie i gdzieś tam właśnie te elementy wizualizacji, relaksacji, myślę, że każdy sportowiec to robi, że to gdzieś tam chociażby przy tym, jak nie możesz zasnąć, relaksacja to jest najlepsze, co możesz zrobić, bo nagle ci się zaczyna chcieć spać albo po prostu odpływasz i jest łatwiej. Wizualizacja, nie wiem, startu czy samej drogi i tak dalej, to jest też taka no, podstawowa rzecz, którą myślę, że robi każdy, w tym też ja, natomiast jakby nie poświęcam na to dodatkowego czasu w rozumieniu treningowym jakby. Mhm. Ola, no 50 Dobra, minut, udajemy się do Tokio, udajemy się do Tokio, gadam, tak, no. Tak, nie, gadasz super, natomiast mimo wszystko myślę, że przyszedł czas na Tokio, prawda? Tak. Drodzy Państwo, tak, dokładnie udajemy się do Tokio, no więc Wasza strategia, no od razu była, wiesz, no Mateusz zdaje się słynie z niestandardowych strategii, no i znowu była dosyć niestandardowa, bo no wyjechali się tam bardzo późno, nie wiem, czy jakikolwiek olimpijczyk tak późno się udał przed startem, no i rozumiem, że było to przemyślane I co wpłynęło głównie na tę decyzję? Wiesz co, wpłynęła przede wszystkim na to pandemia w dużej mierze. To, że też jakby jeszcze w ogóle nim zaczęła się pandemia, loty do Tokio były praktycznie codziennie, a potem w związku z pandemią one były trochę rzadziej, więc mogliśmy wylatywać albo 27, albo właśnie tak jak wylecieliśmy 31. No i Mateusz podjął decyzję, że lepiej jak polecimy późno, zamkniemy wszystkie sprawy treningowe tutaj w Polsce, żeby potem już po prostu tam się nie przejmować tym, że muszę pójść na siłownię, że muszę pójść na ścianę, nie wiadomo jakie będą warunki, jak to w ogóle będzie wyglądało, gdzie, co, jak, będzie po prostu zamieszanie i tak dalej, bo było bardzo dużo niewiadomych. Stąd podjął taką decyzję, no też zakładając, że przed startem, tak jak zawsze na każdych zawodach, będą praktyki. Natomiast na jakieś 3 tygodnie przed wylotem dowiedzieliśmy się, że tych praktyk nie będzie i że oficjalny trening, czyli właśnie takie praktyki, są 31 sierpnia.
No i tam było takie wahanie, że może jednak pojedziemy tego 27. No i tam zaczęliśmy właśnie rozmawiać z PKOL-em i tak dalej, i tak dalej. Natomiast PKOL powiedział, że oczywiście ja mogę lecieć, oni zmienią moją akredytację, natomiast nie mogą zmienić akredytacji Mateusza, więc ja bym tam poleciała sama przez te, nie wiem, 5 dni czy 6 dni, nim on by doleciał, to bym była kompletnie sama, skazana jakby na siebie, załatwić będę musiała sobie wszystko sama, ewentualnie jakieś problemy na lotnisku i tak dalej, po prostu zostaję kompletnie sama, bez nikogo. Więc podjęliśmy decyzję, że przygotujemy się na to, że nie ma praktyk, trochę zmieniliśmy właśnie plan treningowy na, i takie nastawienie, że te dwa pierwsze biegi są najważniejsze, a nie trzeci i czwarty. No i po prostu ja byłam na to gotowa. Ja wiedziałam, że tam jadę do Tokio, nie będę miała praktyk, że ścianę do czasówek pierwszy raz dotknę na eliminacjach, natomiast nastawiałam się na to właśnie psychicznie i paradoksalnie jeszcze tak późno przyjechali Rosjanie, tylko że Rosjanie kompletnie nie wiedzieli o tym, że nie będzie praktyk. I to była moja przewaga nad nimi. Natomiast ja też uważam, że do Tokio się bardzo dobrze przygotowałam, bo też oglądając jakby też Michaela Phelpsa, wiedziałam, że chociażby moje bicy muszą być zaklejone, nie mogą mieć żadnego brandingu, że nie mogę mieć Bluetootha, więc jakby oczywiście kabel, archaiczną MP3 kupiłam, której się w ogóle nie da kupić już teraz bez Bluetootha, to już w ogóle nie ma szans. A tutaj przykład właśnie Rosjanki Julii Kapliny, która najprawdopodobniej przed wejściem do strefy izolacji zabrali jej słuchawki, co też jakby psychologicznie dość, myślę, że mocno na jej start wpłynęło. No i to były takie właśnie małe rzeczy, które potem zaprezentowały tym rekordem świata, nie? Że nasze takie przygotowanie, te kontrowersyjne decyzje to było to, co generalnie nas przygotowało, aczkolwiek właśnie jeszcze z tego, że biegałam bez praktyk, to było generalnie coś, na co się podświadomie też przygotowałam sama przez, że tak powiem, w sumie nie wiem co, natomiast pamiętam, jak pojechałam raz na China Open w 2018 roku i praktyki były chyba o 17 czy 18 czasu chińskiego i ja na te praktyki zaspałam. I jakby to był mój pierwszy start bez praktyk, który zakończył się sukcesem, bo też te zawody wygrałam, więc gdzieś tam z tyłu głowy miałam, także już kiedyś to przerabiałam, dało radę, jest okej. Okay. A nie bałaś się tej słynnej wilgotności tokijskiej? No bo my tutaj nie, tak? Wiesz co, właśnie dla mnie to było trochę takie dziwne i zarazem śmieszne, że nagle wszyscy jakby przeżywają trochę te upały, przeżywają tą wilgotność i tak dalej, natomiast ja w ogóle nigdy tego nie odczuwałam. Też w 2019 roku trenowałam na ścianie Mihononaki, która właśnie jest też na świeżym powietrzu i to był mniej więcej podobny okres. Pamiętam wtedy, że było właśnie mega gorąco, ale nie czułam jakiejś takiej wilgotności, wręcz przeciwnie, było super tarcie. Ja, że tak powiem, zostałam pozbawiona skóry na tym treningu i jakby no, nie odczuwałam czegoś, że coś cokolwiek ma negatywny wpływ, a czasami na Pucharze Świata jest bardziej gorąco w Chinach niż podczas startu właśnie tutaj w Tokio. I w żaden sposób jakby też staram się nie zwracać na takie rzeczy uwagi. Po prostu jest jak jest, każdy ma takie same warunki i to nie jest tak, że ja mam tylko wilgotną, a ktoś nie ma, tylko po prostu wychodzę, robię swoje, wracam, tyle. A to nie jest też przypadkiem tak, że dzięki temu oszukałaś jetlag? Znaczy nie wiem, na ile jesteś na to wrażliwa, ale ja na przykład to jetlag tam trzeci, czwarty dzień to mnie najbardziej, a ty tak naprawdę w związku z tym, że tak późno przyjechałaś, to może jeszcze się nie załapałaś na ten taki stan organizmu jednak jetlagowy. Wiesz co, no to też byliśmy trochę przygotowani, też analizowaliśmy to, natomiast też wiedzieliśmy, że zawody są po południu czasu tokijskiego, to było, więc w razie czego, jak nie będę mogła spać w nocy, to odeśpię w dzień do tej, nie wiem, 12, 13, 14 czasu tokijskiego się zdążę, że tak powiem, wyspać, odespać i odpocząć. Więc jakby to było ryzyko, które byliśmy w stanie gdzieś tam podjąć. A tak teraz globalnie, wiesz, no bo zawsze każdy sportowiec mówi, że te igrzyska to jest coś takiego no, zupełnie innego, na co nie da się nawet do końca przygotować, nie będąc tam. I ty też masz takie odczucie, że to był zupełnie inny wymiar, czy w jakiś sposób tam to po prostu był, może nie just another day in the office, ale w każdym razie przyjęłaś to całkiem spokojnie. Znaczy, na to też się przygotowywałam. W sensie ja bardzo długo rozmyślałam o tych igrzyskach, przygotowywałam się do tego startu, analizowałam różne rzeczy, też jakby różne zachowania sportowców, czytałam różne, nie wiem, wypowiedzi też sportowców. Ja bardzo jakby skrupulatnie podeszłam do przygotowania do tego startu i powiem Ci, że tak, rzeczywiście jest czuć inną atmosferę, jakby to taką takie te nerwy po prostu w środku, natomiast ja też od początku to mówiłam, że ja jakby wiem, po co jadę do Tokio, ja jadę zrealizować swój cel, który był właśnie finał olimpijski i rekord olimpijski, wróciłam z 4. miejscem rekordem świata, więc jakby ten cel zrealizowałam z nadwiązką, natomiast wchodząc do strefy izolacji, ja wiedziałam, po co ja tam przyszłam, co ja chcę zrobić, ja wiedziałam od A do Z, moją rozgrzewkę, co ja robię po kolei, jak robię, ja się nie musiałam nad tym zastanawiać i starałam się podejść po prostu do tego wszystkiego
jak do każdego innego startu. Rzeczywiście przed startem, jak jeszcze byliśmy w wiosce olimpijskiej, na kilka dni przed, bardzo się stresowałam, bardzo mocno przeżywałam ten start. Natomiast gdy już znaleźliśmy się za ścianą, czyli do startu zostało, nie wiem, 5, 10, 15 minut, nagle stałam się dziwnie spokojna. Aż mnie to zaczęło tak zastanawiać, kurde, czemu jestem taka spokojna, że wszyscy się stresują, a jestem taka spokojna. I to mnie trochę tak zaczęło zastanawiać, kurde, co się dzieje, ale z drugiej strony zaakceptowałam po prostu ten stan i stwierdziłam, że no, wychodzę, trzeba zrobić swoje i tyle. I rzeczywiście gdzieś tam z tą ułożoną głową, z tym dobrym podejściem udało się zrealizować ten cel i tak naprawdę to chyba były no, jeden z najlepszych moich zawodów, bo tak naprawdę pobiegłam 5 praktycznie bezbłędnych biegów. Czyli stresowałaś się, że jesteś zbyt spokojna. Tak. Musiałaś pokonać stres, że jesteś zbyt spokojna. Tak, przed finałami byłam zdecydowanie spokojniejsza niż przed eliminacjami. Aha, dużo, aha. dużo bardziej, co też było zastanawiające. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że tak trochę to działa, jak wiesz, że jesteś przygotowany, że zrobiłeś wszystko i że tak naprawdę jedyne, co możesz zrobić, to zachować w tej sytuacji spokój. A na ile ten COVID tam mieszał? To znaczy, no bo Japończycy niewątpliwie podchodzili do tego bardzo serio, jak to zwykle oni, no i zresztą no po prostu i oni są, mają takie podejście i taka była presja też społeczna, żeby tak było, no więc podejrzewam, że to też troszeczkę niestety ukradło z tej atmosfery igrzysk, no bo tak sobie domniemywam, że nie było na przykład tej słynnej stołówki, na której wszyscy się mieszają i tak dalej. Powiedz, jak to było? Nie, no była stołówka, była taka wielka stołówka, tylko że stołówka wyglądała tak, że były takie te długie stoły, ale były takie plandeki wszędzie, że tak jakby każdy miał tą, siadało się przy stole, była tu plandeka i tu z przodu. I jakby rzeczywiście nic nawet nie było słychać, jak ktoś siedział przeciwko ciebie, żeby rozmawiać z kimś obok, to się musiałeś tak wychylać, więc było to gdzieś tam odgrodzone, nakładanie jedzenia w rękawiczkach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jakby, no my też byliśmy codziennie testowani, większość olimpijczyków raczej była zaszczepiona. Ty byłaś, tak? Tak, ja byłam. I jakby... Mi się wydaje, że tutaj w wiosce bardzo eksekwowali to, żeby nosić te maseczki, że rzeczywiście jakby pilnowali tego. Gdzieś tam starali się, żeby ci zawodnicy z różnych krajów się nie grupowali. Wiadomo, że to inaczej wychodzi, im bliżej było końca, i że z tym większy luz był po prostu w tym wszystkim. Natomiast na zawodach to też było mocno właśnie egzekwowane, zwłaszcza te maseczki, ten dystans społeczny i to wszystko. I jakby wydaje mi się, że trochę była zabrana może ta atmosfera igrzysk przez brak publiczności. Aczkolwiek z drugiej strony teamy danego kraju nadrabiały i rzeczywiście tych ludzi nie było tak, że były całkowicie puste trybuny, tylko jednak trochę tych ludzi było, co też dało się odczuć, było jakiś tam suszalny doping i tak dalej, więc gdzieś tam ten duch olimpijski, igrzysk olimpijskich gdzieś tam przedzierał się i został zachowany w mniejszym lub większym stopniu. No właśnie, czułaś chyba ten polski oddech tam z tyłu, nie? Czułam, no wiesz, ciężko nie czuć oddechu, jak na trybunach siedzi ci Anita Włodacz, która cię dopinguje, żeś pobiła rekord świata. Ale tak, rzeczywiście to było fajne, że właśnie nie było tak, że tylko był Mateusz, że tylko był właśnie jakieś takie, tak, Piotrek Pustelnik i osoby, które gdzieś tam wspierały nas, czyli na przykład lekarz, który też z nami poszedł na zawody w razie czego, jakby czegoś potrzebowała, ale też właśnie przyszli przedstawiciele PKOL-u, innych dyscyplin, więc to było bardzo fajne, to właśnie pokazało mi, że ten duch olimpijski gdzieś tam przebija się i mimo tej pandemii gdzieś tam nadal jest okej. Mhm. Wspomniałaś o Anicie, no kogo tam jeszcze poznałaś, tak jakoś lepiej zakumplowałaś się, może kogoś też spoza Polski? Wiesz co, nie było za bardzo też na to czasu, bo no tak jak też powiedziałeś wcześniej, ja późno przyjechałam, więc tak naprawdę już jak ja tylko doleciałam do Tokio, to się skupiałam przede wszystkim na swoim starcie, a Anitę poznałam w zasadzie idąc do misji olimpijskiej naszej polskiej, bo czegoś potrzebowałam po prostu stamtąd, albo niosłam próbki swoje do badania na COVID. I wtedy poznałam Anitę i jakby gdzieś tam zaczęłyśmy rozmawiać i po prostu tak nasze drogi się skrzyżowały, a jeżeli chodzi o więcej olimpijczyków, to gdzieś tam migaliśmy sobie, mijaliśmy się, ale każdy był gdzieś tam skupiony na swoim, wiesz, jedni skupiają się na starcie, drudzy są smutni po starcie, inni się cieszą po starcie, więc ciężko jest jakby, że tak powiem, znaleźć wspólne emocje na to wszystko, więc jakby tak z jakimiś super nowymi znajomościami, no nie wracam z Tokio. No na pewno wszystkich interesuje teraz ten twój odbiór tych najpierw eliminacji, a później finałów. No bo cóż, no w eliminacjach wszystko poszło, że w ogóle poszło wszystko tak, jak miało pójść. Natomiast no dla nas zaskoczeniem, znaczy dla mnie na przykład osobiście, jak tam Anuk świetnie też poszło, wiesz, chociażby w tym na boulderach, prawda? No to było, to dla ciebie to było zaskoczeniem, czy ty się spodziewałaś tego, że ona, wiesz, jest jednak wszechstronna? Znaczy
Znaczy, mi się wydaje, że musimy chyba trochę na to szerzej spojrzeć, bo Anouk też, oczywiście nie ujmując jej w żaden sposób, ale miała dużo szczęścia. Anouk, od zawsze jej leżały połogi, od zawsze. Okay. Od kiedy pamiętam, jeżeli na bulderach gdzieś tam obserwowałam na Puchar Świata czy coś i był połóg, to było coś, co ona sobie dobrze zawsze radziła z tym. I tutaj ona tym wygrała po prostu, że zatopowała, że ten jeden jej top na tym połogu kompletnie zmienił. Ten top to w ogóle przecież zmienił kompletnie wszystko. I przez to ona awansowała właśnie do finałów, co też było dobrą informacją dla mnie bardzo. Ja się bardzo cieszyłam jakby z jej awansu, w ogóle prywatnie, bo bardzo jakby ją lubię i na co dzień też utrzymuję ze sobą kontakt, ale też po prostu ogólnie, czysto tabelkowo patrząc dla mnie, to była bardzo duża wartość dodana. Natomiast właśnie wracając do tego, co zauważyłeś, jakby to, że ona zrobiła ten jeden top, a to, że dużo zawodniczek sobie z tym właśnie nie poradziło, dało jej dużą kartę przetargową do finału, no i po prostu to wykorzystała, tak? I jakby ona mocno poszła w ten trójbój i to było widać od wielu, wielu lat, natomiast jakby też no widać jakby, że dużo włożyli w to, nie wiem, energii, sił i tak dalej, aczkolwiek z drugiej strony ona przez nie wiem, dwa lata w sumie prawie jej nie było w czasówkach, tak? Bo była gdzieś tam daleko, daleko, dopiero teraz gdzieś tam mocno poszła do przodu, więc wydaje mi się, że to można rozpatrywać wielopłaszczyznowo po prostu. A wiesz, no przyznam, że mnie może zawiodły no, wątłe dosyć umiejętności matematyczne, ale ja tam w pewnym momencie zacząłem się denerwować pod koniec kwalifikacji i to jest tak, że wy mieliście tak wszystko to rozpracowane i policzone, że byliście spokojni, czy też taki był ten moment, kiedy tam wyglądało z tej tabelki, w każdym razie dla mnie, no może sobie coś dopisałem, że tam może jednak nawet nie awansujesz? Nie, ja byłam, znaczy ja wiedziałam, że tą jedynką, Mateusz się trochę denerwował, ja natomiast byłam spokojna, wiedziałam, że z tą jedynką awansuję, bo chociażby to 400 punktów, zawsze łapało się do tej pory w tej ósemce. Nie wiem, co by musiało się zadziać, żeby to 400 punktów nie weszło do tej finałowej ósemki. I do tej pory nie znam odpowiedzi na to pytanie. Natomiast jakby ja wiedziałam, bo tam ktoś mi pisał, że w pewnym momencie byłam dziewiątej, ale ja wiedziałam, że ja będę szybować między szóstym a dziesiątym miejscem, potem znowu wrócę do tej ósemki, potem znowu będę dziewiąta przez chwilę, bo one wszystkie będą wychodzić i finalnie wrócę najprawdopodobniej to siódme miejsce, ewentualnie na to ósme, ale że do tej ósemki wejdę, więc ja byłam o to spokojna i jakby też z drugiej strony byłam spokojna, bo wiedziałam, że zrobiłam wszystko, co mogłam. Wygrałam moją konkurencję, robiłam, co mogłam w pozostałych konkurencjach, wszyscy wiemy z jakim rezultatem i tyle. I jakby no ja byłam spokojna, bo to, co sobie założyłam, zrealizowałam, a teraz jakby no musiałam czekać do tego, aż wyjdą wszystkie, żeby mieć potwierdzenie na to. No już wspomniałeś wcześniej, że tak sobie zdawaliście sprawę, że ty jesteś jak najbardziej przygotowana do tego, żeby ten rekord zrobić. No i po wielu latach ten rekord padł. I to jest tak w ogóle, że ty gdzieś tam w swojej sali to wielokrotnie tyle biegłaś, czy nie? Bo ty zawsze powtarzasz, że najlepiej biegasz na zawodach. Ja nigdy nie zrobiłam rekordu świata na treningu. Nigdy nie zrobiłaś, tak? Nigdy nie zrobiłam. Okay, u mnie jest tak, że ja na treningu biegam średnio, nie wiem, 0,4, może pół sekundy wolniej niż finalnie na zawodach, więc jakby dla nas to, co ja biegam na ostatnim treningu, czy przedostatnim, czy w ogóle na treningach, jest takim odnosikiem, ile teoretycznie, ale to jest tylko, wiesz, teoretycznie, tak, bo wiadomo, że jakby no, nie jestem, nie wiem, pustą kartką, tylko jestem jednak człowiekiem i dużo rzeczy może się wydarzyć po drodze, natomiast jakby wiemy, że jeżeli biegam szybko na treningu, to na zawodach jestem jeszcze szybciej w stanie biegać i mój najszybszy czas treningu to było około 7:10, 7:15, więc jakby to było mniej więcej wyznacznik, że wiedzieliśmy, że jestem w stanie szybko biegać, tylko potrzebuję troszeczkę stresu, troszeczkę presji, tak jak wiesz, eliksir na sukces, nie? Trochę dobre przygotowanie, trochę stresu, trochę presji, może i będzie rekord, nie? No ale wiesz, jednak to odkręcasz w jakiś sposób, no bo przecież ten rekord jednak padł podczas biegu, czyli wiesz, podczas biegu z Anouk, prawda? No wcześniej nie trzeba było, no a później trzeba było odkręcić na fulla, prawda? Czyli mimo, że niejako biegniesz za każdym razem na maksa, no to jednak to było bardziej na maksa. Wiesz, im większy stres, im większa nagroda, tym mi lepiej idzie. I jakby to już niejednokrotnie widziałam, jakby przy analizie moich startów niejednokrotnych zawodów, że dla mnie zawsze najtrudniejsze zawody, zwłaszcza kiedy między kobietami kiedyś była duża przepaść, że pierwsza miała 8 sekund, a 16 10, czyli miałeś duży jakby zapas i margines błędu, to dla mnie najgorszymi biegami zawsze były biegi szesnastkowe i bardzo często w tych biegach szesnastkowych się myliłam, bo nie miałam, wiesz, takiej presji na sobie, że ja muszę pobiec na maksa, a im trudniejszy bieg, im trudniejsza przeciwniczka, im szybsza przeciwniczka, tym dla mnie jest lepiej.
A to było tak, że ewidentnie na tych pierwszych metrach to Anouk była troszeczkę szybsza. I czy to znaczy, że to, o ile możesz poprawić ten rekord, to właśnie musiałoby się wydarzyć na pierwszych, czy ona po prostu może być akurat na tej sekwencji? Wiesz co, czy mi się wydaje, że to ciężko stwierdzić. Ona też biega innym patentem, więc nie ma czego czyli porównać. To może wizualnie bo ona, tak wygląda. Tak, pomija ten lewy chwyt, natomiast jakby patrząc, bo też te czarne chwyty, które były na igrzyskach, ona miała w sobie jakby taki pomiar. I patrząc na te właśnie pomiary, to rzeczywiście na tym raz, dwa, trzy, piątym chwycie ona była dużo szybsza, natomiast jakby już po tym skoku, czyli mniej więcej w połowie drogi, to się zaczyna wyrównywać, gdzie finalnie na końcówce jestem szybsza, więc to też jest taki, wszyscy stanęli przed takim problemem z tym patentem, bo nagle Chinka zmieniła ten patent właśnie, to jest patent, który wymyślił Tomoa Narasaki. Zmieniła patent i pobiera rekord świata, więc wszyscy podeszli na zasadzie, że żeby pobiec szybko, teraz trzeba zmieniać patenty, więc wszyscy zmieniają ten patent. I tutaj znowu Mateusz podjął decyzję, że ja nie zmieniam patentu. I że on był pewny, że tym patentem da się pobiec szóstkę i myślę, że teraz każdy się zastanawia, jak to jest możliwe, że ja nie zmieniając patentu, biegając teoretycznie najmniej optymalnym patentem, biegnę rekord świata, poprawiam go o 12 setnych. I mi się wydaje, że to nie wszystko, nie chodzi przede wszystkim o patent, tylko przede wszystkim chodzi właśnie o to przygotowanie, o tą szybkość i o to, że ja na przykład mam bardzo szybką końcówkę, że początek jest taki ok, a potem się rozkręcam i finalnie na tej końcówce wyprzedzam wszystkie właśnie przeciwniczki. Więc bardzo podobała mi się ta Twoja szczerość, bo tam oczywiście no, siłą rzeczy no, gdzieś tam były jakieś głosy ludzi, którzy boleli no, prawda, nad tym, że no, ten sam wynik, że to tak o włos, prawda? No, a Ty powiedziałaś no, bardzo fajnie moim zdaniem, że w jakiś sposób tam akurat w takiej formule, no to tym Japonkom się to niejako bardziej należało. Tak, jakby... Wiesz, ja po pierwsze uważam, że nie bez powodu federacja w ogóle zrobiła takie przepisy, że jeżeli zdarzą się zawodnicy z takimi samymi właśnie liczbą punktów, no to jakby wygrywa ten, który był więcej razy lepszy w poszczególnych konkurencjach, no bo jakby trójbój ma za zadanie wyłonić jednak wszechstronnego spinacza, jak sama nazwa wskazuje, a nie specjalistę jednej konkurencji, którym no bez wątpienia jestem ja, tak? I wydaje mi się, że to jest całkiem sprawiedliwe i też jakby dobrze, dużo lepiej to wygląda, no bo jakby porównując to do Akio, Akio była idealnie w połowie stawki w każdej z trzech konkurencji, więc była bardzo wszechstronnym spinaczem w tym wszystkim. I oczywiście można mówić, że gdyby Micho była wyżej, to ja bym skoczyła na podium, bo Akio by było dalej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast czy w zasadzie, ja sobie tak zadałam też takie pytanie, czy tylko i wyłącznie przez szczęście zdobywa się medal olimpijski? Jakby nie do końca jestem tego pewna i wydaje mi się, że nie chciałabym w taki sposób zdobyć tego mojego pierwszego medalu olimpijskiego, licząc tylko i wyłącznie na szczęście to, że mi się drabinka ułożyła, to, że Anouk awansowała do finału i tak dalej. No i też z drugiej strony patrząc, uważam, że Akio właśnie bardziej się należał ten medal przede wszystkim przez to, że ona kończy teraz tą karierę, bo to był jej ostatni start i przez całokształt tej kariery, przez to, jak wyglądała ta kariera, ona zrobiła dla tego wspinania w zasadzie, ile tytułów zdobyła, ile medali zdobyła, to było piękne zakończenie jej kariery i wydaje mi się, że każdy chciałby zakończyć w ten sposób karierę, jej się to udało, a jakby mam jeszcze właśnie pole do manewru, możliwość odbicia się w Paryżu, gdzie rzeczywiście nie będę liczyła tylko na szczęście, ale oczywiście szczęście będzie mi potrzebne, tak jak na igrzyskach, jakby kiedyś słyszałam, że właśnie żeby zdobyć medal igrzysk, wszystko musi się idealnie zgrać, w tym też szczęście, więc jakby w Paryżu oprócz szczęścia przede wszystkim będę liczyła na swoje umiejętności, w Tokio musiałabym liczyć tylko na szczęście, natomiast tutaj pozostawiam do rozważań, czy w taki sposób powinnam zdobyć medal olimpijski. A jedną z Twoich misji było też rozpropagowanie wspinania, no i to niewątpliwie się stało, no bo nawet patrząc na te wszystkie podsumowania olimpijskie, no to ten rekord jednak się bardzo w pamięci tego ogólnego polskiego kibica zapisał, to znaczy z tych wydarzeń niemedalowych, to nazwijmy, no to chyba jest jedyne, które jest tak często pada w tych tam top ten, prawda, i tak dalej. Także fajnie. Tak, rzeczywiście jakby finał Igrzysk Olimpijskich to jest najlepsze miejsce do pobicia rekordu świata. Rzeczywiście dzięki temu to wspinanie w Polsce wydaje mi się, że się wypromowało, że jakby każdy to zauważył, bo to jest, wiesz, rekord świata na Igrzyskach Olimpijskich bije się bardzo rzadko. W Polsce jakby oprócz mnie zrobiły to jeszcze trzy osoby, mówię na przestrzeni tych wszystkich lat w ogóle Igrzysk Nowożytnych, nie na tych Igrzyskach. Na tych Igrzyskach, z tego co Mateusz gdzieś tam doszukał się statystyk, rekord świata padł 22 razy tylko, więc jakby w tym też mój, czyli oprócz mojego 21 razy. Więc to nie jest taka codzienność.
I to jest związane właśnie z tym aspektem psychologicznym, że to jest zupełnie inne zawody, że żeby wejść na takie wyżyny swoich możliwości, pobić ten rekord świata, trzeba naprawdę dużo udźwignąć. I trzeba to zrobić, trzeba jakby dojść do końca, dobiec do końca, wspiąć się do końca. I jakby rzeczywiście dzięki temu rekordowi, gdybym była czwarta i po prostu wygrała swoją konkurencję, okej, ona była czwarta, wygrała swoją konkurencję, koniec tematu, a przez ten rekord świata rzeczywiście gdzieś tam to mocniej się wybiło, z czego ja się bardzo cieszę, bo nie tylko ja na tym jakby personalnie skorzystam, ale uważam, że całe polskie wspinanie, zawodnicy z Polski w ogóle, z kadry narodowej, dość mocno z tego skorzystają, bo nagle ludzie zaczęli się interesować wspinaniem, zaczęli zauważać to wspinanie. No i to ostatnie pytanie już, Ola, bo już nam to się przedłuża bardzo, jest super ciekawe, mam nadzieję, że wszyscy podzielają. Natomiast no cóż, no dzisiaj tak naprawdę wyrwaliśmy mistrzyni tutaj i rekordzistce, no jeden dzień przygotowań, proszę Państwa, już do Moskwy. Półtora. No półtora, o właśnie już zostałem z kolegą, tak, czyli półtora. No i więc już trwa ostro, prawda, ten czas przygotowań. Ale ty chyba sobie z tym radzisz, to znaczy potrafisz odsunąć. Tutaj to było od dawna umówione jeszcze przed igrzyskami, ale podejrzewam, że gdybyśmy próbowali to załatwić po igrzyskach, to by nie przeszło, no nie? Potrafisz to sobie dobrze zorganizować i rozumiem, że przygotowujesz się w spokoju. Tak, to jest tak, że ja mam takie momenty, kiedy rzeczywiście ten, że tak powiem, szum medialny, ten PR, to, że udzielam, nie wiem, wywiadów, nie wiem, kręcę materiały właśnie i wywiady i tak dalej, to jest na to czas zawsze. Natomiast jakby dla mnie ten tydzień, dwa tygodnie przed zawodami to jest w cudzysłowie taka świętość, gdzie ja zostaję sama ze sobą, gdzie ja się odcinam od tego wszystkiego, od tego takiego właśnie szumu, żeby w spokoju skupić się na tych ostatnich treningach, które dla mnie są najważniejsze, na regeneracji, na odpoczynku, na takim spokoju psychicznym, bo jednak spotykanie się z mediami, kręcenie materiałów z treningu i tak dalej jest często dużo bardziej męczące niż w ogóle sam trening. Więc ja dlatego jakby mam taką taktykę i w moim przypadku ona się sprawdza, jakby też za każdym razem w każdej rozmowie pytania dotyczące presji, ale jak to jest, że bronisz tytułu, jedziesz z presją, jak się czujesz z tym, to jakby takie skupiam się wtedy na tym, na czym powinnam w danym momencie i dlatego też jakby podjęłam taką decyzję. Przed igrzyskami wyłączyłam się na bardzo długo, bo praktycznie to był miesiąc. Teraz jakby przed Mistrzostwami Świata będzie to trochę krótszy okres, ze względu na to, że teraz wróciłam z igrzysk, więc gdzieś tam to 5 minut moje trwa teraz i jakby no trzeba to w pewnym sensie wykorzystać też w kontekście właśnie promocji samego sportu. Natomiast też przyjdzie taki moment na pewnie 2 tygodnie przed mistrzostwami, gdzie powiem kompletne, ja stąd wychodzę, zamykam, wrócę do Was po Mistrzostwach Świata i jakby nie mam zamiaru tego zmieniać. To Ola, zanim Ci pożyczę tych od wszystkich nas i wszystkich tutaj przed monitorami i tutaj pożyczę ci tutaj super startów w Moskwie, a później w Paryżu, no to jeszcze poproszę o pytania, bo tutaj gromadziliśmy pytania od widzów, także mam nadzieję, że ktoś mi tutaj zaraz je dostarczy i widzę, że jest krótka lista, więc chyba wyczerpaliśmy tak naprawdę większość tego, o co można było zapytać. Co nas... A, okej. To jest tak naprawdę, na to pytanie już odpowiedzieliśmy, nie będę powtarzał, bo ten, czyli tak na razie, czy jeszcze może jedno pytanie tutaj, kto się wykaże jeszcze? I, o, właśnie, mamy tutaj znakomitego komentatora, również z Eurosportu, Rafał Nowak zada pytanie, a ja powtórzę, bo pewnie nie będzie go słychać. Ja mam pytanie, jak bardzo daleko była zona na jedynce w finale? O, to bardzo... Bardzo specjalistyczne pytanie, gdyby nie słyszeli widzowie, jak daleko była zona na jedynce. Zona była bardzo daleko, w sensie to jest też się do tego odnosiłam na Facebooku, że właśnie dużo osób mówi, że do medalu zabrakło niewiele, bo to jest jedna zona czy kilka ruchów na drodze, natomiast to są często lata specjalizacji w danej konkurencji i dla mnie ta zona była daleko. Ja jakby wiedziałam z tego, co się też dowiedziałam w ogóle, że miałam dobry pomysł na to, natomiast jakby no finalnie nigdy nie byłam mistrzynią połogu, zresztą tak jak moja szanowna siostra, przynajmniej kiedyś tak było i raczej nigdy nią nie zostanę, po prostu jakby połóg to nie jest moja ulubiona formacja, a to, że ta zona wydawała się tak blisko, to ona tylko się wydawała blisko. To w ogóle, wiesz, jest taka tradycja już, że tak powiem, polska, ta niespecjalizacja w połogu, także wśród ludzi, którzy byli świetnymi czasówkowiczami, bo tak samo było na przykład z Tomkiem Oleksy, który też zawsze jak dał połogi, no to był duży problem. Ale Anuk jest zaprzeczeniem tego. No właśnie, Anuk jest zaprzeczeniem. Ola, słuchaj, bardzo, bardzo nam się ciebie słuchało, no, słuchaliśmy z ogromną przyjemnością.
ogromnie gratulujemy. Było nam bardzo miło. Dziękujemy pięknie Black Diamond i Crackstore'owi za zorganizowanie tego spotkania. No i cóż, no, trzymamy wszyscy kciuki. Brawa wielkie. Trzymajcie.